Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym internetowym cyklu spotkań Porozmawiajmy o Goznicy. Kultura i dziedzictwo ceramików. Nasze pierwsze seminarium rozpoczniemy z wielkim hukiem, ponieważ porcelana to nie tylko wyroby, historia zakładu, ale również tradycja. A jedną z nich jest właśnie Polterabend, czyli po polsku nasze trzaskanie. Seminarium Porcelana Goznicka uważam za otwarte. Tradycja Polterabend z języka niemieckiego Polter oznacza hałas, a Abend oznacza wieczór, po polsku zwane jest trzaskaniem. Jest to zwyczaj ślubny, kultywowany na Górnym Śląsku po dzień dzisiejszy. Zwyczaj polega na biciu z hukiem wyłącznie porcelany, w wigilię zaślubin przed domem panny młodej. Według tradycji ludowej trzaskanie symbolizuje pożegnanie przeszłości, dawnego życia, stanowiąc rytuał przejścia do nowego stanu. Dawniej wierzono również, że hałasy trzaskanej porcelany odpędzają złe duchy, zapewniając w ten sposób szczęście. Dlatego, gdy w codziennym życiu stłuczemy talerz albo filiżankę, mówi się na szczęście. Zapewne przed 90 laty istnienia goznickiej manufaktury porcelany na rogu ulicy Górnej i Zgorzeleckiej często słychać było huk trzaskanej porcelany. Było to zatem bardzo szczęśliwe miejsce na mapie Goznicy. Znajdujemy się w Goznicy na rogu ulicy Górnej i Zgorzeleckiej. Jesteśmy zaledwie 150 metrów na wschód od historycznego centrum miasta. Przede mną roztacza się dolina Strugi Rzecznej, która oddziela dwa niewysokie lokalne masywy. Zachodnia część miasta to góra, na której znajduje się kopalnia gliny, zwana przed wojną Górą Gliny. Natomiast za moimi plecami widać zachodnią część miasta, zwaną Wzniesienie, od ulicy, która przebiega jej szczytem. Przed wojną mówiło się nawet Wzniesienie Fabryczne. Nazwa ta bezpośrednio związana była z fabryką porcelany, która istniała tutaj od 1841 roku. Dziś próżno szukać śladów jakiejkolwiek fabryki. Pozostały jedynie porcelanowe wyroby oraz historia, którą Państwo dzisiaj poznacie. Nie sposób mówić o goznickiej porcelanie, nie zaczynając od kolebki europejskiej porcelany. Odwiedzamy zatem Miśnię, której do dziś pamiętają, że wynalazcą europejskiej porcelany w 1708 roku był alchemik Ehrenfried Walter von Schirnhaus, urodzony zaledwie 36 km od Goznicy, w Sławnikowicach, obecny powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie. Decyzją króla Polski Augusta II Mocnego z 23 stycznia 1710 roku na zamku Albrechta w Miśni rozpoczęła działalność Königlich-Polnische und Kurfürstlich-Sächsische Porzellanmanufaktur, czyli Królewsko-Polska i Elektorsko-Saska Manufaktura Porcelany. Manufaktura funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod nazwą Miśnieńska Manufaktura Porcelany. Warto zobaczyć ją na własne oczy. Kolejnym ważnym punktem na naszej trasie europejskiej porcelany jest Królewska Manufaktura w Berlinie, czyli Königliche Porzellanmanufaktur, w skrócie KPM. Manufaktura została założona przez pruskiego króla Fryderyka Wielkiego w 1763 roku i uchodziła za jedną z najdoskonalszych wytwórni w Europie. Królewska Manufaktura Porcelany w Berlinie po dziś dzień sygnuje swoje wyroby królewskim berłem lub godłem Brandenburgii oraz literami KPM. Spójrzmy na pozostałe sygnatury. Na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie. W rzeczywistości są to jednak sygnatury śląskich manufaktur porcelany, które poprzez swoje łudzące podobieństwo do królewskiej manufaktury chciały zyskać na wartości i być postrzegane jako królewskie wyroby z Berlina. Wśród nich była również Goznica. Historyczny i kulturowy Śląsk poprzez bliskie sąsiedztwo z Miśnią w Saksonii i Berlinem w Brandenburgii bardzo szybko stał się obszarem, na którym już w pierwszej połowie XIX wieku zaczęły powstawać manufaktury porcelany. Goznicka manufaktura była szóstym tego typu zakładem na terenie historycznego i kulturowego Śląska. Sąsiednia Parowa, będąca później zagłębiem porcelany, powstała znacznie później.
Główne czynniki ekonomiczno-gospodarcze determinujące lokalizację manufaktury porcelany w Goznicy pośród Borów Dolnośląskich były następujące. Po pierwsze, wśród Gozniczan było wówczas wielu wykształconych i doświadczonych mistrzów garncarstwa. A warto dodać, że proces produkcji porcelany jest bardzo zbliżony do procesu produkcji fajansu w dużej garncarni. Po drugie, okoliczne lasy stanowiły duże złoża taniego i łatwego do pozyskania paliwa. Piece do wypału porcelany początkowo opalane były drewnem z okolicznych Borów Dolnośląskich i torfem z pobliskiego Żurawiego Bagna. I wreszcie po trzecie, lokalne złoża gliny stanowiły niezbędny surowiec do produkcji kapsli, których wypala się naczynia porcelanowe w piecach o temperaturze 1400 stopni Celsjusza. Gozdnicka manufaktura porcelany, zwana wówczas Freiwaldauer Porzellanmanufaktur, została założona w 1841 roku przez mistrza ceramicznego Jana Gottfrieda Herknera. Ten pierwszy gozdnicki przemysłowiec wybudował wcześniej na terenie Goznicy w 1836 roku garncarnię przy obecnej ulicy Traugutta 12, w 1837 roku cegielnię przy obecnej ulicy Fabrycznej, a w 1840 roku fajansarnię przy obecnej ulicy Zgorzeleckiej 22. Niestety, nie zachował się żaden portret Jana Gottfrieda Herknera. Zdjęcie przedstawia jego syna, Jana Fryderyka Augusta Herknera. Zachowała się natomiast pamięć o Janie Gottfriedzie Herknerze, ponieważ gdyby nie on, w Goznicy zapewne nigdy nie powstałaby manufaktura porcelany. Majstrem znającym się na technice produkcji porcelany, a także modelarzem, był Christian Miele z Magdeburga w Saksonii-Anhalt. Początkowo manufaktura zatrudniała zaledwie kilku robotników, których liczba ciągle wzrastała. W 1858 roku w manufakturze pracowało już 50 osób. Początkowo Goznicka manufaktura porcelany mieściła się na parceli numer 61 przy Gurlitzerstrasse 4, dziś działka ewidencyjna numer 651/8 przy ulicy Górnej 19. Nie zachowały się żadne dokumenty prezentujące ówczesną fabrykę. Można jedynie przypuszczać, iż był to zespół wolno stojących budynków jedno- i dwukondygnacyjnych zbudowanych na planie w kształcie litery L. W 1886 roku Goznicka manufaktura porcelany spłonęła. Natychmiast przystąpiono do jej odbudowy. Najprawdopodobniej wówczas powstał frontowy, pięciokondygnacyjny budynek z dwoma kominami o wysokości 25 metrów, który utrwalił się już na pocztówkach z przełomu XIX i XX wieku. Po I wojnie światowej Hugo Schmidt młodszy dokonał modernizacji i rozbudowy fabryki w kierunku południowym. Dobudowano również trzy nowe kominy. W tym celu zakupiona została sąsiednia parcela numer 66, dziś działka ewidencyjna numer 651/6, na której istniała wówczas cegielnia Karola Henrysia. W pierwszym okresie swojej działalności Goznicka manufaktura porcelany często zmieniała właścicieli. Byli to kolejno od 1841 roku Jan Herkner, od 1854 roku Biemelt i wspólnicy, od 1857 roku Bloch, od 1865 roku Karol Radisz, a od 1868 August Radisz. Nie wiadomo jak i czy w ogóle Goznicka manufaktura porcelany znakowała swoje wyroby w początkowych latach działania. Pierwsza znana sygnatura pochodzi dopiero z lat 1865-1868, gdy właścicielem był August Radisz. Wówczas wyroby znakowane były inicjałami właściciela, czyli AR oraz znakiem w kształcie orła w kronie trzymającego w szponach berło i jabłko. Z tego okresu pochodzi prezentowany tutaj dzbanek do kawy z ręcznie dekorowanym reliefem czerwoną malaturą. W 1872 roku Goznicka manufaktura porcelany stała się oddziałem Tiefenfutter Porzellan und Kamotte Warenfabrike, czyli fabryki porcelany i szamotów parowej. Dzisiejsza fabryka Steinmana. Dawny stempel pocztowy głosił: parowska porcelana jest znana na całym świecie. To samo można dziś powiedzieć o goznickiej porcelanie, ponieważ jest ona naszym białym złotem i ambasadorem Goznicy na świecie. Pocztówka z 1874 roku podpisana przez Oswalda Huna w imieniu Tiefenfurter Porzellan und Kamotte Warenfabriken Freiwaldau potwierdza ten stan rzeczy. W 1876 roku
Fabryka porcelany w Parowej sprzedaje oddział w Gloźnicy spółce cywilnej Radisz i Szturm. Współpraca nie trwa jednak długo, ponieważ w 1881 roku produkcja zostaje wstrzymana, a manufaktura zamknięta. W 1882 roku kupiec Hugo Schmidt i Gustaw Otręba nabywają manufakturę porcelany jako spółka cywilna i wznawiają jej działalność jako Freiwaldau Porzellanfabrik Schmidt und Otręba. Fabryka zatrudniała 60 pracowników i początkowo eksportowała swoje wyroby do Stanów Zjednoczonych. Po pożarze fabryki w 1886 roku, a następnie odbudowie i modernizacji, liczba pracowników wzrosła do 80. Po wprowadzeniu przez Stany Zjednoczone wysokiego cła na towary europejskie, sprzedaż wyrobów koncentrowana była na terenie północnych Niemiec. Fabryka posiadała wówczas swój sklep firmowy w Berlinie. Współpraca wspólników nie trwała jednak zbyt długo. Gustaw Otręba wycofał się ze spółki w 1888 roku, aby 12 lipca tegoż samego roku otworzyć własną fabrykę porcelany w Żarach. W latach 1882-1888 fabryka porcelany Hugo Schmidta i Gustawa Otręby znakowała wyroby literami FPM. Był to skrót od nazwy Freiwaldauer Porzellanmanufaktur oraz znakiem w kształcie berła. W tym czasie wytwarzano porcelanę białą, jednobarwną typu China Red, dekorowaną wielobarwną ręczną malaturą lub kalkomanią w postaci girland kwiatowych oraz złoceniami. Były to m.in. zastawy stołowe, serwisy herbaciano-kawowe, a także naczynia nocne, umywalki, świeczniki, popielniczki i artykuły okolicznościowe. Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę, ponieważ z tego okresu pochodzą moim zdaniem najciekawsze wyroby. A jeśli przerwa, to kawa czy herbata? Tak postawionym pytaniem zazwyczaj wita się gości. To dość powszechnie zadawane pytanie miało kiedyś dużo większe znaczenie, ponieważ wiązało się z kulturą picia kawy czy herbaty, a więc doboru odpowiedniej porcelany. Zdjęcie przedstawia gloźnicki serwis herbaciano-kawowy typu China Red. Jeśli poprosilibyśmy o kawę, wówczas podano by ją nam w wyższym i smuklejszym dzbanku. Natomiast jeśli poprosilibyśmy o herbatę, wówczas zaserwowano by ją nam w niższym i bardziej pękatym czajniku. Porcelana utożsamia i ubogaca naszą kulturę przy stole. Jeśli podobnie jak ja wybrali Państwo kawę, to być może na stole pojawi się taki oto dzbanek z gloźnickiej manufaktury. Dzbanek jest dekorowany ręcznie, wielobarwną malaturą w postaci dwóch malowideł, inspirowanych florą i fauną oraz 15 owadami. Wyrób posiada również złocone reliefy. Czy ten dzbanek niczym prawdziwe dzieło sztuki nie przykuje naszej uwagi? Z pewnością tak. I już po chwili zaczniemy się mu dokładnie przyglądać, podziwiając kunszt gloźnickiego malarza, który wykonał go przed laty. Z pewnością zachwyci nas bogactwo i precyzja stylizowanych ptaków, które przy bliższym poznaniu okażą się niestety bezgatunkowe. To znaczy namalowane według pomysłu i fantazji malarza porcelany. Prawie u każdego ptaka namalowanego na dzbanku cechy charakterystyczne danego gatunku są łączone z cechami innego gatunku. To znaczy żółty ptak ma upierzenie podobne do wilgi, ale postura wcale już na to nie wskazuje. Na dzbanku siedzą również frywolne owady, wśród których można wyróżnić przedstawicieli chrząszczy, błonówek, motyli oraz pluskwiaków. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że na niego się wdrapują niczym alpiniści. Ta przypadkowość rozmieszczenia owadów tak naprawdę służy maskowaniu rzeczywistych zanieczyszczeń i nierówności szkliwa, zwanych właśnie muchami lub muszkami, od owadów, które w tych miejscach malowano. Ręcznie malowany dzbanek to zatem porcelanowe dzieło sztuki. A teraz coś jeszcze dla miłośników dymka, którzy lubią po przerwie na kawę zrobić sobie jeszcze jedną przerwę. Otóż w 1887 roku fabryka porcelany Schmidta i Otręby stworzyła porcelanowe popielniczki z napisem Ruheplätzchen für Brennende Zigarren, czyli spocznik do palenia cygar. Popielniczki z gloźnicy musiały być niezwykle popularne i chętnie kupowane w tamtych czasach. Ten ponadczasowy i unikatowy design został doceniony w latach 1979-80 przez fabrykę porcelany Rosenthal w Bawarii, która z okazji jubileuszu stulecia istnienia swojego zakładu wznowiła produkcję limitowanej serii hitowych gloźnickich popielniczek. Po krótkiej przerwie wracamy do historii.
Od 1 września 1888 roku fabryka porcelany leżała wyłącznie do Hugo Schmidta, który prowadził ją wraz z synem, również Hugo Schmidtem, przez kolejne 35 lat. Na przełomie XIX i XX wieku fabryka porcelany posiadała 3 piece i 2 kominy, a także własną malarnię i drukarnię. Okres stabilizacji sprawił, że zatrudnienie kształtowało się na poziomie 100 do 120 pracowników. W 1890 roku z powodu wysokiego cła ostatecznie zaprzestano eksportu wyrobów porcelanowych do Stanów Zjednoczonych. W 1900 roku fabryka porcelany w Goznicy wstąpiła do Vereinigung Deutscher Porzellanfabriken, czyli Stowarzyszenia Niemieckich Fabryk Porcelany w Berlinie. Dzięki temu w kolejnych latach rozwijano eksport na rynek zachodniej Europy, w tym głównie do Anglii. Fabryka otworzyła swoje przedstawicielstwa i magazyny w wielu europejskich miastach, takich jak Amsterdam, Bruksela, a także uczestniczyła w międzynarodowych targach w Lipsku. Przed I wojną światową sprzedaż znacznie wzrosła. Fabryka porcelany Hugo Schmidta eksportowała w tym okresie około 20% swojej produkcji. Reszta wyrobów trafiała na rynek północnych Niemiec. Po śmierci właściciela fabrykę odziedziczył syn, który po zakończeniu I wojny światowej rozbudował fabrykę. Liczba pracowników wzrosła do 150 osób. Trudności ze sprzedażą po I wojnie światowej i początek inflacji prawdopodobnie zmusiły Hugo Schmidta młodszego do sprzedaży fabryki. W latach 1888-1923 fabryka porcelany Hugo Schmidta posiadała dwie sygnatury. Pierwsza w postaci inicjałów właściciela, czyli HS, oraz dwóch skrzyżowanych ze sobą flag. Fabryka porcelany Hugo Schmidta produkowała porcelanę białą i dekorowaną kalkomanią wykończoną ręcznie oraz złoceniami. Były to m.in. zastawy stołowe, zastawy herbaciano-kawowe, a także naczynia nocne, umywalki, świeczniki, popielniczki, artykuły okolicznościowe. Druga sygnatura w postaci otoku w kształcie elipsy z napisem H. Schmidt Freiwaldau stosowane były w wyrobach reklamowych oraz restauracyjno-hotelowych. Początkowo, aż do 1870 roku, goznicka manufaktura porcelany wytwarzała wyroby porcelanowe oraz fajansowe. W 1899 Hugo Schmidt, będąc właścicielem fabryki porcelany, kupił upadłą gancarnię od Bruno Richtera, brata gancarza Roberta Richtera. Gancarnia działała równolegle z fabryką porcelany. Została zamknięta dopiero w 1923 roku przez nowego właściciela fabryki porcelany. Gancarnia Hugo Schmidta produkowała i eksportowała wszelkiego rodzaju żaroodporne naczynia kuchenne. Brązowe, białe i glazurowane naczynia stołowe, nieglazurowane i glazurowane doniczki oraz wazy. W latach 1922-1923 Hugo Schmidt wytwarzał porcello. Była to seria naczyń ceramicznych powstałych z mieszanki gozińskiej gliny z odrobiną kaolinu. Porcello były grubościenne, formą zbliżone do wyrobów fajansowych. Naczynia były pokryte kolorową glazurą z zastosowaniem wzoru bolesławieckiego, czyli granatowe grochy, pawie oka. Wyroby serii porcello znakowane były literą S od nazwy Schlesischen, czyli śląski, lub od nazwiska Schmidt i wyrazem porcello wpisanym w szrafurę z kresek. 1 maja 1923 roku fabryka porcelany została sprzedana w firmie Binglas und Keramik z Norymbergi w Bawarii, będącej częścią grupy Concentra, znanej na całym świecie z produkcji zabawek. Firma Bing poszerzyła asortyment swoich sklepów z zabawkami o porcelanowe wyroby z Goznicy. W tym czasie zwiększono zdolność produkcyjną goznickiej fabryki porcelany aż do 5 pieców. Ponadto pracownicy firmy Bing zaczęli masowo przyjeżdżać z Bawarii i osiedlać się w Goznicy. Bawarczycy, głównie katolicy, przyczynili się w ten sposób do rozwoju osobowych połączeń kolejowych z Goznicą oraz do przywrócenia katolickich nabożeństw, a w 1936 roku do budowy nowego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Obecnie jest to kapliczka przy ulicy Kombatantów. Firma Bing rekomendowała swój oddział w Goznicy jako najbardziej wydajną fabrykę produkującą filiżanki, serwisy kawowe i zastawy stołowe. Szeroka gama wyrobów porcelanowych oraz skuteczniejsza reklama spowodowały, że liczba pracowników podwoiła się, aż do 300 osób. W 1929 roku komplementariusz firmy Bing, Juliusz Nirschmann, odszedł na emeryturę, w wyniku czego firma zrezygnowała z dalszego prowadzenia oddziału w Goznicy. W latach 1923-1929
Fabryka porcelany Bing znakowała porcelanowe wyroby z gwozdnicy literami BGK. Był to skrót od nazwy firmy, wpisanymi w znak graficzny w kształcie kielicha, wpisanego w elipsę. Fabryka porcelany Bing produkowała porcelanę białą oraz minimalistycznie dekorowaną, samym złoceniem obrzeży lub złoceniem i kolorowymi kalkami. Były to tanie zestawy stołowe, herbaciano-kawowe, a także miniaturowe naczynia dla lalek. W 1929 roku dyrektor fabryki porcelany Robert Tietz stał się ostatnim właścicielem wraz z sygnatariuszami Augustą Tietz i Gustawem Neubartem. Wielki kryzys ekonomiczny sprawił, że fabrykę zatrudniającą 300 wykwalifikowanych pracowników zamknięto w 1931 roku, kończąc tym samym jej 90-letnią historię produkcji wyrobów porcelanowych w Gozdnicy. W ostatnim okresie produkcji, czyli w latach 1929-1931, fabryka porcelany Roberta Tietza znakowała wyroby porcelanowe inicjałami właściciela RT i trzema skrzyżowanymi ze sobą rapierami w otoku z napisem Porcelanfabrik Freiwaldau. W tym czasie wytwarzano na pewno porcelanę jednobarwną typu China Blue oraz ze złoceniami. Były to serwisy herbaciano-kawowe, o czym świadczy prezentowany tutaj mlecznik. Gozdnicka porcelana jest ponadczasowym dziedzictwem gozdnickich ceramików, świadczącym o różnorodności stosowanych form czy bogactwie ówczesnych zdobień, a zwłaszcza kunszcie tworzących ją ludzi. Gozdnicką porcelanę możemy dziś podziwiać na całym świecie, głównie w prywatnych kolekcjach, jak również w muzeach i na wystawach. Osobiście prezentowałem Państwu swój porcelanowy zestaw kawowy z czasów Hugo Schmidta, czyli 1888-1923, zdobiony motywem kwiatowym, podczas wystawy czasowej Muzeum Historii Gozdnicy w 2017 roku w Domu Kultury w Gozdnicy. Pomimo 89 lat od czasu zamknięcia gozdnickiej manufaktury porcelany i zmianach, jakie wywołała II wojna światowa, porcelanowe wyroby są wciąż obecne w wielu gozdnickich domach. Specjalnie dla Państwa wyruszamy w Polskę, aby odnaleźć i zaprezentować Państwu wyroby z gozdnickiej porcelany oraz ludzi, którzy się nimi pasjonują. Na początek goście specjalni naszego seminarium, autorzy Encyklopedii Śląskiej Porcelany, Państwo Irena i Roman Gatys. Encyklopedia Śląskiej Porcelany, którą Państwo wspólnie napisali 10 lat temu, jest nadal podstawowym źródłem wiedzy na temat fabryk porcelany na terenie historycznego Śląska. Czy opisanie gozdnickiej manufaktury było dla Państwa dużym wyzwaniem? No, czy tak, tak, bo ogólnie rzecz biorąc, myśmy już napisali wcześniej parę książek o fabrykach porcelany z Górnego i Dolnego Śląska. Natomiast podjęcie tematu jako encyklopedia było dosyć mozolną i taką benedyktyńską pracą, którą trzeba było po prostu wykonać. Wykonać i niejednokrotnie wiele nocy nieprzespanych nas też ta encyklopedia kosztowała. Ale z drugiej strony teraz, jak widzimy, jakie jest i zainteresowanie i porcelaną, i nawet te najmniejsze fabryczki, to co udało nam się zebrać, chociażby fabryka w Gozdnicy, pokazaliśmy to, co po prostu na ten moment mieliśmy i wydaje mi się, że to też zachęciło wiele osób do poznania tej fabryki, do znalezienia dodatkowych jeszcze informacji, wyrobów. No i dla nas jest to, że tak powiem, te nieprzespane noce nam są jakby dane tak na plus, że jednak widzimy, że ten nasz trud nie poszedł na marne, tylko wręcz zachęcił wiele osób do zbierania, kolekcjonowania i poszukiwania informacji, bo to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, informacja, bo wyroby są piękne często, wspaniałe, ale bez tej informacji czegoś jednak brak. A mamy nadzieję, że uda nam się drugi tom w końcu wydać, więc możliwe, że będzie po prostu to świętować. Są Państwo nie tylko autorami licznych książek na temat porcelany, ale również miłośnikami wyrobów porcelanowych. Jak duża jest Państwa kolekcja i czy są w niej również wyroby z Gozdnicy? Nasza kolekcja obejmuje 3,5 tysiąca obiektów.
Czyli jest tego troszeczkę, natomiast ona powstała w ciągu 35 lat kolekcjonowania, więc dlatego jest taka wielka. Tutaj mamy właśnie przykłady z Goznicy. Jest tego oczywiście o wiele więcej, tylko że kłopot polega na tym, że gdzieś w tych czeluściach naszego domu jest to popakowane i tylko tyle udało nam się wydobyć. Na ten właśnie dzisiejszy dzień. Aczkolwiek staraliśmy się pokazać takie wyroby, które również pokazują jakby takie charakterystykę tej wytwórni, jak również wyroby, które są pięknie zdobione, jakby chociażby ten dzbanek. Czy któryś z tych wyrobów z goznickiej porcelany ma dla Państwa szczególne znaczenie? Dla mnie najważniejsze wyroby to te, które występowały, natomiast nigdy nie były opisane w literaturze. Czyli jak mamy właśnie tutaj przykład dzbanka Radisza, wiadomo, że był taki właściciel w Goznicy przez parę lat, natomiast nikt nigdy nie podał jego sygnatury, a nam się udało po prostu znaleźć dwa wyroby. Tu jest właśnie jeden przykład i dla mnie na przykład ten, pomimo że jest taki, ktoś powie, słabo malowany, słabo zdobiony, natomiast dla mnie on jest z Goznicy jednym z najcenniejszych wyrobów. Tak, bo on takim jest kamieniem milowym w tej całej naszej publikacji, bo podajemy coś więcej niż w literaturze nam się udało znaleźć. Zresztą cały czas kolekcjonowanie to nie jest dla nas tylko kolekcjonowanie, zdobywanie nowych egzemplarzy, ale przede wszystkim poszukiwanie sygnatur, które nas przybliżą do historii danej fabryki. Ja z kolei bardzo lubię i powiem szczerze, duża była, bo na aukcji żeśmy kupowali ten dzban. Była bardzo duża walka, ale powiedziałam do męża, Roman, chociaż wszystkie pieniądze, ale musimy mieć ten dzban. I myślę, że to było dobre zagranie, bo był to, jest to właściwie jeden, jedyny, który nam się udało przez te lata tak pięknie zdobiony dzban z Goznicy, to jest duża rzadkość. I jednak to była dobra decyzja, chociaż rzeczywiście nie mało nas kosztowo, ale dla kolekcjonera to jest chyba najmniejszy problem, jeżeli udaje się coś zdobyć. Na koniec jeszcze mam do Państwa serdeczną prośbę o autograf z dedykacją dla wszystkich gozdniczan w Państwa encyklopedii. Z przyjemnością. Jest to dla nas bardzo, bardzo miłe, że możemy złożyć autograf i będzie uwiecznione i dzisiejsze spotkanie, a przyszłe pokolenia również będą mogły spojrzeć do naszej encyklopedii z taką dedykacją. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach jest najbliższą instytucją kultury prezentującą goznicką porcelanę. Pani dyrektor Małgorzata Cegielska będzie naszym kolejnym gościem. Pani dyrektor, czy porcelana jest ważnym elementem w Państwa muzeum? Porcelana jest bardzo ważnym elementem. Jest najważniejszą ekspozycją w naszym muzeum. Posiadamy ponad 300 elementów żarskiej porcelany, a 226 elementów możemy podziwiać dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Żarskiej Porcelany. Co więcej, gdyby nie miłośnicy żarskiej porcelany, ich imponujące zbiory, to myślę, że tego muzeum mogłoby dzisiaj nie być. A co łączy żarską i goznicką porcelanę? Żarską i goznicką porcelanę łączy założyciel fabryki w Żarach, żarskiej porcelany, Gustaw Otręba, który całego fachu i procesu produkcji uczył się w Goznicy i zapragnął mieć własną fabrykę. I miejscem na tę własną fabrykę wybrał właśnie Żary. Czy można u Państwa podziwiać goznicką porcelanę?
Można podziwiać, niestety tylko mamy w swoich zbiorach jeden dzbanek kawowy. Pochodzi on z końca XIX wieku. Wykonany jest z białej porcelany, ręcznie zdobiony z motywem dzikiej róży. Bardzo serdecznie zapraszamy do przyjścia osobiście tutaj i zobaczenia na żywo naszych zbiorów porcelany, a jest to imponujący zbiór, przepiękny, teraz już takich nie ma, więc bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum w Żarach. Na naszym szlaku poszukiwań goznickiej porcelany nie mogło zabraknąć Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Jest to jedno z nielicznych muzeów w Polsce, którego profil jest związany wyłącznie z ceramiką, ze szczególnym uwzględnieniem porcelany. Na prezentowanej ekspozycji stałej Wałbrzyskiego Muzeum możemy podziwiać obok wyrobów śląskich manufaktur porcelany, w tym wałbrzyskiej, będącej trzonem kolekcji, również porcelanę historyczną innych wytwórców europejskich. Muzeum nie tylko wystawia swoje zbiory porcelany, ale także prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną w tym zakresie. Kustosz działu ceramiki, pani Jadwiga Kornecka-Cebula i kierownik działu historii miasta i regionu, starszy kustosz, pani Marta Solecka, będą naszymi kolejnymi gośćmi. Pani Mario, jak kształtował się rozwój przemysłu porcelanowego na historycznym Śląsku? No tutaj należałoby rozpocząć od reform przeprowadzonych przez Steina i Hardenberga w państwie pruskim. Nie każdy wie, że sytuację na Śląsku między innymi zmieniają edykty królewskie, które dotyczyły życia gospodarczego w państwie pruskim. Jako że mamy wtedy okres wojen napoleońskich, państwo pruskie znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji i wymagało szybko przeprowadzonych reform. Wynikiem tych reform przeprowadzonych przez Steina i Hardenberga było wydanie dwóch kolejnych edyktów królewskich, mianowicie w 1850 roku, edyktu, który po prostu znosił monopole na produkcję, na wyłączną produkcję w państwie pruskim. Odtąd właściwie każdy mógł to, co chce, produkować. Do tej pory było to wszystko zastrzeżone monopolami. Edykt został wydany 2 listopada 1810 roku, a 2 7 września 1811 roku. Dzięki tym dwóm edyktom, tak jak już powiedziałam, wprowadzono wolność rozwoju rzemiosła i handlu. Każdy, kto chciał, mógł produkować to, co chciał. Oczywiście wcześniej tutaj wykupując taką kartę przemysłową, no i oczywiście uiszczając odpowiedni podatek. Stąd tutaj, między innymi właśnie na Dolnym Śląsku, po 1850 roku zaczyna powstawać szereg różnych zakładów, wytwórni, które zakładały osoby o różnym wykształceniu, o różnym przysposobieniu zawodowym. I wracając tutaj, bo mówię tu ogólnie o rozwoju rzemiosła i przemysłu, bo tu mamy jeszcze tą epokę tak zwanego, epokę protoprzemysłową, a więc poprzedzającą okres intensywnego rozwoju przemysłu. Te wytwórnie były, tak jak powiedziałam, zakładane przez różne osoby. I między innymi tutaj na Śląsku powstało wtedy wiele wytwórni ceramicznych, co podkreślam, jako że niektórzy badacze zajmujący się rozwojem przemysłu porcelanowego twierdzą, że to już wtedy były pierwsze wytwórnie porcelany. To nie jest tak do końca, ponieważ te powstające, zakładane przez różnych handlowców, kupców, przykładem, do którego jeszcze wrócę, będą dwie manufaktury ceramiczne, jakie zostały założone tu w Wałbrzychu, założone były przez kupców lnianych, a więc zajmujących się handlem włóknem lnianym.
Otóż wracając tutaj do tych wytwórni, dlaczego powiedziałam, że ceramiczne? Ponieważ one pierwsze wyroby, które tam powstawały, to były wyroby fajansowe. Niektórzy określają to, że to były manufaktury fajansu twardego, inni określają to jako tak zwaną porcelanę sanitarną. Wytwórnie powstawały tutaj na całym Śląsku, przede wszystkim tutaj na obszarze Dolnego Śląska, także w późniejszym okresie Śląska Opolskiego i Górnego Śląska. Pierwsze, jak podają różne źródła, zaczęły powstawać na początku lat 20. XIX wieku. Tutaj przykładem może być właśnie Wałbrzych, gdzie w 1820 roku, tutaj właśnie w centrum dzisiejszego Wałbrzycha, dzisiejszego Śródmieścia, kupiec lniany Rausch założył małą wytwórnię naczyń sanitarnych i fajansowych, jak to się nazywało. W krótkim czasie w Jeleniej Górze, na przykład we Wrocławiu, bo w Jeleniej Górze chyba około 1823 roku, we Wrocławiu około 1826 roku zaczęły powstawać kolejne wytwórnie, ale które również produkowały wyroby fajansowe, a nie porcelana, ponieważ te wyroby określane jako porcelana sanitarna właściwie nie przypominały w niczym tej białej, czystej porcelany o prześwitującym czerepie, które jak się tam potrąci, uderzy, to wydawało metaliczny dźwięk. Były to grubościenne, szare, porowate naczynia z dużym procentem zanieczyszczeń. Stąd właśnie tak określano te wyroby jako że to są wyroby z fajansu twardego czy kamionki. Także te pierwsze w latach 20. właściwie można założyć, że do lat 30., a nawet 40. XIX wieku powstające na obszarze Dolnego Śląska wytwórnie ceramiczne to właśnie produkowały wyroby z fajansu twardego. Dlaczego tu na Śląsku tak zlokalizowano, można by było się zapytać, tyle wytwórni ceramicznych? Przede wszystkim dostęp do surowca. Przede wszystkim tegoż surowca, mam tu na myśli surowiec paliwowy, a więc opalanie pieców najpierw drewnem, węglem drzewnym, a później wprowadzenie do opału pieców wypalających porcelanę, również węgiel kamienny, ale również surowce, których chodziły w skład porcelany. No i przede wszystkim duża ilość taniej siły roboczej. Stąd właśnie tutaj powstawały te wytwórnie. I teraz wracając do naszego Wałbrzycha, właściwie tak prześledziwszy różne publikacje na ten temat, jakieś źródła, które nam są dostępne, to właściwie wychodzi na to, że rzeczywiście w Wałbrzychu powstała pierwsza taka wytwórnia ceramiczna, właśnie wspomniana przeze mnie, założona przez tutaj Karla Sebastiana Rauscha, kupca lnianego, manufaktura produkująca właśnie wyroby z fajansu twardego. W 1820 roku tutaj w Śródmieściu Wałbrzycha. Nie tak długo, bo 9 lat później obok, niemalże obok, drugi kupiec założył kolejną manufakturę produkującą naczynia z fajansu twardego, czy jak to woli, porcelany sanitarny, a mianowicie Johann Traugottheim. To były dwie wytwórnie tutaj w samym sercu dzisiejszego miasta, które zostały założone. I one produkowały, tak jak większość powstających w tamtym okresie wytwórni na Dolnym Śląsku, właśnie wyroby fajansowe. A kiedy możemy mówić o porcelanie? Otóż, jak chcą niektóre źródła, w 1823 roku, nie mówią, że w 1825 roku, do Wałbrzycha przybył Karl Christe. Był to specjalista, można by powiedzieć w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o porcelanę, ponieważ uczył się zawodu w różnych wytwórniach na terenie Europy. Przybył tutaj jako tak zwany Blaumalerei, czyli malarz błękitny, innymi słowy malarz kobaltu. I właśnie zatrudnił się w tej pierwszej manufakturze Rauscha, w której poznał
poznawał jeszcze bardziej tutaj proces produkcji i właśnie tutaj postanowił, że przestawi całą produkcję na produkcję docelową. W międzyczasie, prowadząc środki finansowe, wiedział, że robił najpierw jedną wytwórnię, później drugą tę wytwórnię, te dwie manufaktury ze sobą połączył, przestawiając całkowicie ich produkcję na produkcję już sensu stricte porcelany i wyrobów porcelanowych. Jego śladem poszły również inne wytwórnie, które tu licznie powstawały na Dolnym Śląsku, początkowo produkując wyroby fajansowe, później przechodziły na produkcję porcelany. Ale były również takie wytwórnie, jak chociażby wytwórnia tutaj w pobliskiej Jedlinie Zdrowia, dokładnie w Suliszowie czy w Kowarach, które rozpoczynały swoją produkcję od wyrobów nie tylko porcelany użytkowej, ale również porcelany elektrotechniczej, no i która z czasem stała się ich wiodącą produkcją. Tutaj jeśli chodzi o tą najstarszą z tego, bo chciałam zaznaczyć, że niektórzy badacze uważają, że produkcja porcelany na Dolnym Śląsku, a w tym okrzyku zaczęła się w 1820 roku. My przyjmujemy, że dopiero kiedy Christel przestawił produkcję na produkcję porcelany, co się tak przyjmuje zgodnie z tradycją, to rok 1831. Czyli wtedy zaczęto de facto produkować tą właściwą porcelanę tu w Wałbrzychu i również na Dolnym Śląsku. Stąd niektórzy zajmują się historią przemysłu ceramicznego na Dolnym Śląsku, uważają, że to jest najstarsza wytwórnia porcelany i jedna właściwie z pierwszych, jakie powstały na Dolnym Śląsku. I co ciekawe, do dnia dzisiejszego działająca na terenie Wałbrzycha ostatni zakład, jaki nam pozostał. Muzeum Porcelany prezentuje wiele porcelanowych aspektów. Możemy tutaj nie tylko poznać historię, rozumieć technologię, ale również podziwiać piękne, gotowe wyroby. Pani Jadwigo, czy porcelana stołowa stanowi ważny aspekt Państwa muzeum? Oczywiście, porcelana jest głównym elementem naszych zbiorów i naszej ekspozycji, a śląska porcelana, która jest prezentowana właśnie w tej sali, jest trzonem naszej kolekcji. Prezentujemy tutaj porcelanę, która wyprodukowana była w śląskich manufakturach porcelany. Jest tutaj wyeksponowanych aż 557 sztuk, około 440 obiektów, licząc z filiżanki ze spotkami, daje nam właśnie taką ilość. Więc jest to ogrom naprawdę przepięknych obiektów wykonanych przez mistrzów porcelany końca XIX, początku XX wieku. A przykładem goznickiej porcelany, które prezentujemy na naszej ekspozycji, jest pojemnik na szczoteczki do zębów, pojemnik z nakrywą, zdobiony motywem kwiatowym. Jest to szablon podmalowany, wykończenia brązową farbą. Pani Jadwigo, czy pamięta Pani porcelanowe łupki, które do Pani przywiozłem? Tak, pamiętam. Tak właśnie wyglądały. Proszę zobaczyć. Porozbijał Pan tą porcelanę. Ale teraz proszę zobaczyć. Cudowne. Mamy piękną filiżankę ze spodkiem, która będzie stała pewnie na honorowym miejscu w pańskiej serwantce z pozostałą częścią tego pięknego zestawu kawowo herbacianego, który Pan posiada. Jeżeli chodzi o konserwację, muzeum nasze nie ma działu konserwacji. Wszystkie prace związane z całą profilaktyką konserwatorską, wszystkie przeglądy, czyszczenie, zabezpieczanie, przede wszystkim zabezpieczanie należy do naszych obowiązków, a ja w ramach naszej współpracy wykonałam Panu właśnie obiecane sklejenie tej pięknej filiżanki. To jest mi bardzo miło, dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. A czy
Posiadają Państwo duży zbiór greckiej porcelany w swoich zbiorach? Tak, posiadamy kilkanaście sztuk, dokładnie 16. Tutaj są różne asortymenty wyprodukowane w gosnickiej fabryce porcelany. Wyroby sygnowane dwoma znakami z lat 1882-88 i drugi znak 1888-1923. Są to talerze z uchwytami, z różnymi dekoracjami. Mamy tu ręczne malatury. Mogę właśnie pokazać, jaka piękna ręczna malatura i zdobienia złotem. Również ręcznie wykonane. Tutaj już są dekoracje kalkowe. Może opowiem o tych dekoracjach. To są dekoracja wykonana szablonem i ręcznie podmalowane te elementy kwiatowe. No, oczywiście wykończenie reliefów złotem. Co prawda złoto jest przetarte, ponieważ te talerze na pewno były w użytku codziennym. Tutaj mamy jeszcze inną dekorację. Tam mieliśmy gładkie skrzydła. Tutaj mamy dekorację plastyczną, czyli relief z wykończeniem brzegu. Tam mamy gładkie, okrągłe brzegi, tutaj modelowane plastycznie. A jeżeli chodzi o tą dekorację, z daleka nie widać, ale jak się przyjrzymy, są tutaj błędy wypału. Może nie wszyscy to widzą, ale rzeczywiście proszę zobaczyć, w miejscach, gdzie jest relief, gdzie jest wypukłość, są miejsca, gdzie kalka się przepaliła. Źle była nałożona i w tym miejscu, gdzie było powietrze pod kalką, został taki pusty ślad. Co prawda, jak się patrzy, to nie widać, ale w dużym powiększeniu naprawdę jest to widoczne. Zresztą później pokażę Panu na dużym powiększeniu. Także zostawimy już talerze. Tutaj jest ciekawy przedmiot. To jest kabaret, czyli taka salaterka dwudzielna. W manufakturach, w wytwórniach śląskich bardzo dużo tych przedmiotów było produkowanych. Były salaterki dwudzielne, trójdzielne, czterodzielne. Także ta jest niedekorowana, ale również ma jakąś tam dekorację plastyczną, taką reliefową, z uchwytem tutaj w kształcie jakiejś gałązki, prawda? Następnym przedmiotem to jest popielniczka. Popielniczka sygnowana sygnaturą FPM pod berłem z lat 1882-88, więc bardzo stara, XIX-wieczna popielniczka. Następne niedekorowane przedmioty. Tutaj mamy wazę z pokrywą, również taką dekoracją plastyczną w formie uchwyt, w formie takiej zawiniętej gałązki. Również ucha, jedno i drugie. Również ma motyw takiej gałązki z tutaj z reliefem liścia. Ta waza jest niedekorowana, ale są wyroby pięknie dekorowane ręcznie, z ręcznymi malaturami i dekoracje kalkowe. Ten przedmiot to jest salaterka albo kompotierka. A jeżeli chodzi o identyfikację takich przedmiotów, mamy w zbiorach katalogi manufaktury Karla Tilsza, na których opieramy się i bazujemy. Także wiele takich niezidentyfikowanych przedmiotów, które były produkowane, możemy na podstawie tego cennego katalogu z 1891 roku zidentyfikować i wiemy, jakie było przeznaczenie tych niektórych przedmiotów, których dzisiaj niestety nieraz nie wiemy nawet, jakie było ich wcześniejsze przeznaczenie. Tutaj mamy takie naczynie, solniczko-pieprzniczka, naczynie do przypraw, również sygnowane znakiem FPM pod berłem.
No i mamy 3 rodzaje mleczników. Różne kształty i różne również dekoracje. To są dekoracje kalkowe, szablony podmalowane ręcznie. A dla przykładu przygotowałam podobne mleczniki wykonane w innych manufakturach. To jest na przykład mlecznik ze Szczegomia, z manufaktury Konrada Waltera ze Szczegomia. Ma bardzo podobną formę, kształt. Tutaj mam niedekorowany, tutaj ręcznie malowany, ale forma jest bardzo podobna. Tu z kolei może ten jest bardziej pękaty, ten troszeczkę jest smuklejszy. Tutaj bardzo podobny również szczegomski mlecznik, prawie że identyczny. Też z taką kulką pod wylewem. Ucho bardzo podobne. Także śląskie manufaktury produkowały wyroby takie typowe, prawda? Charakterystyczne. Tak, tak. Tu z kolei następny można porównać. Prawie że identyczny, prawda? Tak jest. No i ostatni. Ten wyprodukowany w Koenigsegg, to jest fabryka do dzisiaj produkująca porcelany w Jaworzynie Śląskiej, Karolina. A tutaj mamy mlecznik, goznicę, ale już sygnowany tym późniejszym znakiem z 1888-1923. Mam tu jeszcze jeden ciekawy wyrób, który tutaj widzimy. Jest to filiżanka okolicznościowa, ale to jest taki taki prawdziwy bubel, ponieważ cała dekoracja jest przepalona. Widać popryszczenia farby. Musiała być źle ustawiona w piecu i po prostu te wszystkie elementy są przepalone. Tutaj nawet były widoczne elementy jakiegoś napisu, ale się przepalił. Ale filiżanka jako taka dokumentacyjny przykład złego wypału jest jak najbardziej cennym dla nas materiałem badawczym. Kiedy możemy zwiedzać Państwa muzeum? Ja zapraszam serdecznie do zwiedzania naszego muzeum. Właściwie od poniedziałku do poniedziałku. Przez cały tydzień jesteśmy otwarci dla Państwa i zachęcamy serdecznie do odwiedzenia i zobaczenia naszej naprawdę wspaniałej kolekcji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Ponownie wracamy do Goznicy. Jesteśmy na ulicy Okrzei 3 przy jednym z domów mieszkalnych o jakże ciekawej elewacji. Potłuczone talerze, kubki, filiżanki czy inne elementy zastawy stołowej na elewacjach domów i budynków z czasów PRL-u to zjawisko niezwykle modne, zwłaszcza w małych miastach i na wsi. Od strony fachowej praktycznie nieopisane. Fascynujące natomiast jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Wszak trudno nie dostrzec tutaj walorów plastyczno-artystycznych. Zdaniem profesora Budzyńskiego właśnie ta forma artystycznej wypowiedzi w odróżnieniu od Cepeinowskiej była jedyną prawdziwą sztuką polskiej wsi po 1945 roku. Czy Gottfried Henckner, uruchamiając w 1841 roku goznicką manufakturę porcelany, przypuszczał, że niespełna 200 lat później porcelanowe łupki w postaci tłuczonki zdobić będą elewację budynków? Na tym kończymy nasze spotkanie Porcelana Goznicka. Dziękuję Państwu za uwagę i już dziś zapraszam na kolejne spotkanie, w którym porozmawiamy sobie o gwarze ceramików.